Dzisiaj jest wizualnie, ta gra nazywa się Dragon Age 3, czyli Inkwizycja. Witam was w drugim, leniwym odcinku tego tygodnia. Następny tydzień prawdopodobnie rozpoczniemy od kolejnej jakiejś misji, żeby było coś ciekawego, żeby coś się działo. A na razie idziemy i próbujemy zamknąć kolejną szczelinę, bo tym się zajmujemy, bo to jest nasza praca, więc... żeby tak w życiu zamykać szczeliny, to by było fajnie. Okej, nie było tego, komentarza. Siedzę, milczę i nic więcej nie mówię. To może być nudny odcinek w takim razie, jak będę siedział i milczał. Mogę coś powiedzieć? Będę szeptał. Ciekawe, czy cokolwiek słychać w momencie, kiedy ja szepczę, bo jest problem ogólnie z nagrywaniem audio i ten. Ten aparat nie jest przystosowany do nagrywania vlogów, ale daje radę, jak na razie przynajmniej. Panowie robią tutaj rum-pum-pum, panowie sobie robią rum-pum-pum. Ten duży się mną nie interesuje, to jest wszystko spoko. Ja sobie zrobię... Mam wrażenie, że darzą mnie sporym brakiem zainteresowania. Co jest ciekawe, ale... A, prawie w ogóle nie widać tej piątki. To jest smutne. To jest smutne, fajnie by było, jakby ta piątka była taka... Wielka pięść prawości. Chociaż teraz za wielką pięść prawości, za to stwierdzenie można dostać bana od hitstopu, więc wiecie, nie? Powinienem przestać się nabijać z niepełnosprytnych swoich tych nikach, bo mnie prędzej czy później za to ścigną. Tak, jep, i szóstka tutaj. No ale przestańcie mnie bić, to ja sobie robię. Aj, czemu oni mnie biją? Czemu mnie biją? Aha, zrobiłem unik double tapem. Słyszeliście, jak double tapnąłem podwójnie nacisnąłem przycisk na klawiaturze? Tak jakby to miało coś zmienić w tej grze. Odejść, zanim to zrobił budowę pod nogami. No, dokładnie tak. Fajnie to dzięki na ziemi, ale tam zamknij szczelinę. Jest. Czemu nie było widać mojej postaci na środku? To było dziwne. Z drugiej strony, żeby to pierwszy raz było tutaj coś dziwnego. Jak tam stoimy z miejscem w plecaku? Nie ma tak jak ostatnio. Rzuciłem się na misję z pełnym plecakiem, bo w końcu czemu by nie? Czemu by nie? Tam są wiwerny, tak? Dobrze widzę. Możemy sobie ubić wiwerny. Wiwerny dropią jakieś fajne cusie, które mi są potrzebne do zbroi. Problem jest w tym, że ja jestem magiem, a wiwerny są odporne na magię. Fajnie też by było, tak jak rzuciłem w ostatnim odcinku, gdyby rzeczy dropione przez wiwerny były potrzebne do robienia przedmiotów, które mają sporą odporność na magię. Z tego co widzę, chyba tak nie jest, ale może się mylę. Jakiś taki dziwny efekt tego czerwonego cusia. Co to jest? What the heck? To było dziwne. Ruski wiwerny, co to daje? Wysoka klasa pancerza, rozdajcie co odporności na ogień. Jakby było odporność na magię, to by było super. Materiał na rzadką runą kategorii drugiej, weź wszystko. O, tu jeszcze coś. Nie wiem, co to było to drugie, ale to drugie też było spoko. Okej, czy oni właśnie w nas strzelają? O nie. Co tam jest? Złapmy to i podejdziemy tam. Wydaje mi się, że tam jest to obozowisko, które wyczyściliśmy wcześniej. I to wygląda jakby z strzałami podpalonymi do nas grzali, ale... Wow, się namnożyło wyvern. Ekipa gotowa do imprezy? I co, połowa jest kompletnie niezainteresowana tym, co się dzieje na planszy? Będą czekać te trzy wiwerny. Coś jest nie tak.
Coś jest bardzo nie tak. Ładny boom. Ta moja trójka, czyli skill, który się nazywa Znamie Szczeliny, jest bardzo fajna. Ale się ładuje też powoli, chyba mordując wrogów, czy zamykając szczeliny. Nie wiem do końca, jak ja to ładuję, bo jeszcze nie obczaiłem. Ale jest dobra. O, coś lepszego poleciało. Jakiś lepszy surowiec. Przepraszam, czy tam zwłok się unosi w powietrzu? Chodź na barana, panie Yoda. Okej, coś jest nie tak. Nie wiem co i nie wiem czemu, ale coś jest bardzo nie tak. Coś jest tragicznie nie tak. Nie wiem dlaczego znajdowałem tutaj krasnoludzkie cusie, ale... No tak, ja jestem inkwizytorem, miło mi cię poznać, co? Ej, czemu? Wszystko spoko, ale czemu tu się coś zaczyna ostro kaszandolić? Koń mi wlazł do wózka. Przeszedł przez wózek. Dobra, idźmy gdzieś, gdzie nie będzie widać, że się kaszandoli gra. Tam zakładam, zaraz będzie ta jakaś mgiełka, czy jakiś inny sposób na powstrzymanie mnie, żebym nie mógł iść dalej. Chociaż, kurczę... Dziwnie podskakuje, no okej. Okay. Denerwuje mnie ta niewrażliwość. Nie, to tak naprawdę jest super. Fajne, że są jacyś wrogowie, którzy są kompletnie niewrażliwi na czary. Bo to sprawia, że build na, nie wiem, trzech magów jest bez sensu. A magowie tutaj są obcięci z tego, co widzę. Build na trzech magów to jest coś, co można by naprawdę brać pod uwagę. Czemu niektóre moje postacie stoją i się patrzą, zamiast atakować? Co jest nie tak dzisiaj z tą grą? Czemu ta gra dzisiaj jest nie taka, jak ma być? Nie wiem, usłyszała, że ma być dzisiaj leniwe nagranie, czy co? Ta krew w powietrzu znowu... O co chodzi? Lel? Czy to jest coś od tych krwawych stafów? Możliwe, że to jest po aktualizacji sterownika, że coś się sypie, ale to tylko graficznie by było, nie miałoby to wpływu na zachowanie postaci raczej. I hope, bo będzie trudno dotrwać do końca, jak będzie mi rąbało grafencję. Brakuje mi, żeby ta ręka tak fajnie dupnęła, nie widać się. No to są ewidentnie kryształy od tych moich ataków. Tylko tak jakoś dziwnie się pojawiają. Tak jakby przeciwnik miał stać gdzieś, gdy jakoś inaczej się układał. Bo to jest to czerwone lirium, ja mam... Była dziwię od czerwonego lirium, tak? A, ma punkt do rozdania. Nie mogę, bo jestem w walce. Okej, już mogę. Broń. Unikaty, runa zepsucia, czerwone lirium, no. Tak, chodzi o czerwone lirium. Okej, skoro chodzi o czerwone lirium, to wszyscy wiemy, o co chodzi, ale powinniśmy się machnąć na to, mak szczelin. I złapać może to. W końcu czemu by nie? Tak, zastosuj. Mogę teraz to przeciągnąć? Okej. Mam teraz... Nie, to powinno być tak...
Zobaczmy, jak wygląda piątka. Aha, rzucam taką. Myślałem, że z ziemi wyskoczy pięcha. Pięcha. Piocha! Idziemy dalej. Tu zaraz powinienem zostać łodepchnięty przez kraniec. A może nie? Podświetlona jaskinia. Musimy to zbadać. A, właściwie nie ten skill wywaliłem, ale równie dobrze może być ten skill, bo... On miał odporność, czy nie? Bo nie zauważyłem. Nie przeczytałem, czy ma odporność na ten atak, czy nie. Fajny jest ten mag szczelni, podoba mi się. Podoba mi się koncepcja maga szczelni. Szczecinowy mag ze Szczecina. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Było, klasyk. Pluska na pewnie, pszczoły. Ładny drop leci dzisiaj. Naprawdę fajnie jest. Mamy dobry połów. Będą z tego ładne zbroje. What the heck? Aha, to są krasnoludy. Myślałem, że jakieś takie dziwne klatki wiszą w powietrzu. Okej. Okay. Bez dziwnych klatek. Też jest fajnie. Ominęliśmy coś. Coś nam zostało z tyłu. Co nam zostało z tyłu? Przeszukaj. Krasnoludzki posążek smoka. Tych posążków smoka mamy kilka. Co tu jeszcze zostało? Tu jest. Kolejna? No dobra, to chodź. I panie Blackwell, stoisz z tyłu i patrzysz, bo... Bo lubisz stać z tyłu i patrzeć? Masz jakiś problem z chodzeniem? No. Cała reszta w tej... Jak przeciwnik się przewróci, tego nie bijemy, bo... Nie wiem, jakieś zasady fair play? Coś dzisiaj, proszę państwa, jest... Dragon Age... Bóg fizycja. Ale to standard, powinni mi płacić za te beta testy na gierkach. Gdzie te czasy, gdzie płacili za beta testowanie gier? Tęsknię. Tęsknię. Zresztą nikt moich wpisów do CV, że beta testowałem gry, nie traktuje poważnie. Bo teraz wystarczy się zapisać na beta testy i przyjmują kogo leci, jak leci. Ale to też są takie beta testy. W ogóle określenie beta testowanie straciło swoje znaczenie. Nie wiem, czy zauważyliście. Teraz jest beta testy, to dorwać się do gry wcześniej, żeby sobie popykać w grę przed premierą. Co? A kiedyś beta testy to była praca. Okej, nie podoba mi się, że tu jest smok. Nie będę w stanie go ubić na chwilę obecną. Mam za mało potek i wszystkiego, ale dobra. Zeskakujmy może tutaj. Okej. Przeczytaj. Pismo poświęcone krasnoludzkim ruinom. No to są krasnoludzkie ruiny. Ale... Mamy... O kurka! Czy tam coś leciało dużego? Jesteśmy i zdobyliśmy. Co tu jest? Krasnoludzki posążek smoka. Kolejny. Nie wydaje mi się, żebym miał szansę ze skubańcem. Może się wycofam. Mamy do ubicia dwa albo trzy smoki w tej grze, do których jeszcze nie jestem w stanie podejść, bo robią mi takie łubu-dubu, że nie ma co ze mnie zbierać. Wydaje mi się, że powinienem przestawić zespół tak, żeby nie mieć magów ze sobą, bo chyba magowie... Such camaraderie. I apologize, Inquisitor.
O, a ten drugi nie przeprosił, urocze. Wracając. Co ja chciałem powiedzieć? Że... Jeżeli smoki są tutaj odporne na magię, to wydaje mi się, że powinienem być jakimś smokobójcą, a nie magami. No ale spoko. No ale wracając, tęsknię za czasami, kiedy beta testy znaczyły beta testy, a nie wcześniejsze dorwanie się do gry. Bo teraz każdy się może załapać na beta testy i nikt nie musi składać żadnej... To nie jest zajęcie, to nie jest praca, to jest wcześniejsze dorwanie się do gry. Jeżeli jakaś firma, a ostatnio był właśnie spór o to... Nie wiem, czy to nie było Sword of Strength Ultimate, czy jakoś tak, któraś z tych gier, które z Kickstartera robiłem. I oni prosili graczy o pomoc przy beta testach. Skończyło się tak, że gracze pultali się, że gra jest niedokończona, a twórcy chcieli, żeby gracze się załadowali i przeprowadzili dla nich beta testy. Nie? I tak patrzę i dochodzę do wniosku, że większość graczy jest debilami, bo kiedy ich poprosi, że prosimy, to znaczy... Kiedy stawiam się sprawę jasno, tym razem nie chodzi o wcześniejsze dorwanie się do gry, tylko o faktyczne beta testy, to ich odpowiedź, ich reakcja jest taka, że no, ale nie, ale my chcemy sobie wcześniej pograć i nie interesują nas beta testy. Po prostu dać niektórym palestwo całą rękę w pierdzielą, jeszcze dadzą w mordę. Dobra, odnośnie dawania w mordę, ubijmy to coś. O, Fenka też zabiło niestety. Futerka została z tyłu. Come on, Skinner. Jedziemy. Nie będę śpiewał. Może lepiej. Może. Nie, na pewno lepiej nie może. Nie wiem, co to jest. Wygląda jak kraniec mapy trochę. Tak, jest kraniec mapy. Wróćmy tam, gdzie możemy biegać, jest szybciej. Takie pustkowia, normalnie. Żadnych ukrytych przejść, żadnych magicznych tych. Jak chamsko złożone ten... O, w trójkąt zrobiona mapa. Damy radę przejść? Damy radę przejść. Zwiedzamy dalej. Odkryte góry półmroku. Nie wiem co to jest, ale też jest tu fajnie. Tu jest quest, co tu jest? Piach i ruina. Utrzymanie syczących pustkowi. No okej. Załadujmy się, złapmy jakiś kawałek tej mapy. Czemu on oberwał, jak ja spadałem? Przecież oni byli niżej, oni nie powinni oberwać w ogóle, ale okej. Okay. Dobra, nie oceniam. Kol ma za dużo empatii, więc może o to chodzi. Jeszcze tam coś zostało? Nie. Miga z opóźnieniem. A te hełmy takie przesadzone są przekomiczne. Znaczy hełmy te takie ozdobne tu się na łeb, co za hełmy dla magełów. Są mega! Krytyńsko to wygląda, ale fajnie krytyńsko. To znaczy na zasadzie, że głupie to, ale tak głupie, że aż świetne. A złapmy to. Co ci jest, cepie? Czemu cały czas migasz, że masz mało zdrowia? Czemu masz cały czas mało zdrowia? Aha, może dlatego, że wchodzę do mapy i wychodzę z mapy. Ale czemu masz tak mało zdrowia w ogóle? Coś ty sobie zrobił. Czy ja tu mogę przejąć jakieś miejsce, żeby na przykład sobie postawić wioskę swoją? I panowie będą stali, patrzyli jak ja biję, tak? Tak, no to jest praca zespołowa tak zwana. Okej, przynajmniej go zabiliśmy, myślałem, że się zatrzymają w pół kroku. Będziesz tak biegał za mną w tej nazad, czerwony templariuszu. W końcu ciągłby nie.
mogę zniszczyć tego czerwonego Lerium? Trochę dziwne, powinienem... Wydaje mi się, że to jest między innymi moje zadanie, rozwalanie tego czerwonego Lerium, a tu jakoś niezbyt. Tu ruinę, tam ruinę. Kurczę, fajnie by było tak w świecie rzeczywistym, te wszystkie schowane pod piaskami pustyni. A jak się przyjrzycie naprawdę, jak wygląda w Egipcie, macie te piramidy, piękne zdjęcie. Nigdy nie pokazują z drugiej strony zdjęć, bo z drugiej strony od razu jest miasto, więc to nie jest tak, że do tych piramid trzeba się wybrać. One tam są przy mieście zaraz, nie? I jest ciężka batalia o to, czy mogą budować dalej na boki, bo będzie już widać na zdjęciach, na filmach i wszędzie. Więc mają tam jakieś przepisy, że nie wolno tego ruszać. Tu coś jest, tylko nie wiem co. Trzymanie syczących pod kolei, rozbój obozy, aby utrzymać ten. Czy ja tu mogę gdzieś obóz postawić? Powinienem móc... A, tu mogę jestem taki sprytny i taki wybitny. Nie zauważyłem, że stoi mi tutaj. Nie wiem co to jest, ale stało. Jacy wszyscy wyleczeni nagle? Wow, nie no, szacun. Władza plus 1. Dobra. Gdzie to było? O, tu było. To była ta jaskinia. Do której na mój gust da się wejść. Tu. O, tak. Da. Rozwalane posągi krasnoludów. Standardzik. Przeczytaj. Przeszukaj. Krasnoludzki posążek smoka. Myślałem, że tu będzie się dało wbić i zrobić... Wow, nice! Zagrożone przejście, Avanthumie. Gdyby twoje spojrzenie było równie ostre co język, już dawno zdobyć sobie sprawę, że znaleźliśmy coś więcej niż tylko kolejny grobowiec. To tutaj krasnoludy, które zbudowały to miasto, wyszły z głębokich ścieżek. Cokolwiek je tu sprowadziło, było zdecydowane zostać. Celowo zawaliły na niższe poziomy. Prześli Vertisa z powrotem, gdy skończy z runami w kanionie i nie każ mu podnosić niczego cięższego od pióra. Ten niewolnik kosztował niemałą fortunę. Okej. Spoko. Próbujemy się władować tam, żeby dowiedzieć się o co chodzi. Czy to jest flaga Venatorii, czy czegoś w tym stylu? Byłoby fajnie wreszcie się bliżej zapoznać. W ogóle mam wrażenie, że ci Venatorii, cały ten... Jak to się nazywa? Momencik, sprawdzę. Orlej, tak? Orlej. To jest takie ładne skrzyżowanie Francji i Włoch. Tak się bujają na granicy. Nie wiem, czy to jest ta flaga Venatorii, czy nie jest to ta flaga Venatorii. Nie mam jakoś ten. Wyjście na inną planszę to zapewne nie będzie, ale są jakieś zabawki. Dobra, można zobaczyć. To jest świetne miejsce na zasadzkę, jak tutaj trzeba się wspinać i wyobraźcie sobie ustawić łuczników tutaj u góry i jakichś magów. Po prostu byłaby rzeź i nie dobiegłbym, ale oczywiście wrogowie nie myślą tak sprytnie. Tu ustawił rząd łuczników i jakiegoś magieła, żeby blokował przejście jakimś podpaleniem czy czymś i... No i nie ma drużyny, no ale o to chodzi, żeby naszym bohaterom się udało, a nie udało. Okej, w tą, tak. Patatajaj za mną, patatajaj ci ekipo. Patataj. Skacz. O! Czają się! O, tam jest moja... Nie, czaszki lubię. Nienawidzę tych... Gwiezdnych tych. Dobra, zróbmy. Tak. I zrób... Co? Kinie dołot ze mnie. Dobra. Mało zdrowia, ale poświęcasz się dla drużyny. Jeszcze za to? Łucznik. Dobra, najpierw tego dużego. Brutala. I brutalu. A potem tego. Jak dostał w klamkę. W klamkę i zamilkł.
Klamka to jest daleko idący tekst, żart wewnętrzny, którego w sumie nie mogę wytłumaczyć, ale dość brutalny. Chodzi o znajomą, która dostała w klamkę. Bardzo, bardzo to niefajne było, ale śmiejemy się z tego i udajemy, że to wcale nie było takie niefajne, jak było naprawdę. Jakoś sobie trzeba radzić ze smutną rzeczywistością. Dobra, spójrzmy, co my tu mamy. Wow, aż tam się trzeba będzie wspinać? Znaczy, nieźle. Myślałem, że będzie trudniej znaleźć, bo jest całkiem spory teren, no ale... Ale nie będzie tak źle tym razem. Tu korzenie, tu do przeczytania coś. Nieźle. W sumie całkiem ciekawe są te plansze zorganizowane. Na plus, na plus. Wiadomość z rewiru ciszy. To cudnie brzmi. Fenek, ty tu śmigaj. Jako, że nie mogę mieć Fenka jako zwierza, to śmigaj obok. Ale jakby wydać dodatek, w którym jest gigantyczny Fenek jako wierzchowiec, kupiłbym od ręki. Wysupałbym hajsy na dodatek z tym, z Fenkiem. Już? Minął był? Jeden z drugim. To jest wejście do jakiegoś... do jakiejś jaskini. Może ją odhaczymy? Pierścień kontrataku. Dobra. Proszę Państwa. Mamy coś fajnego do złapania. I hope. Okej, okay, zapalmy światło. Ładnie tutaj jest oświetlone, muszę przyznać. No, rozpal światło. Bardzo ładnie tu jest oświetlone jak na miejsce, które jest pod ziemią od bardzo dawna i ma relatywnie słaby dopływ tlenu. Bo to, co ja trzymam, to jest magiczne światło, więc jeszcze spoko, załóżmy, że nie jest potrzebny tlen do palenia się, ale wszędzie naokoło widzę jakby... No chociaż to nie jest światło pochodnie, to się jakby pali... Nie wiem, co to jest, lawa, czy co to jest? Okay. No, zapach. Tak trochę zapachniało Indiana Jonesem. Fajnie by było, jakby to wszystko się tak zapalało. Nasi tu byli, zapalone! Śmak był. Wulkaniczne aurum. Nie wiem, czy to jest wulkaniczne aurum. Ale brzmi jak coś, co może mi się przydać do robienia broni. Na pewno młoty. Drana głowica, wulkaniczne aurum. Przeszukaj. Krasnoludzki talerz. Jest! Mam wszystkie rzeczy potrzebne do tamtego questa, chyba że już wcześniej miałem. Co tu jest? 30 minut pyknęło, co oznacza, że też powinniśmy się zbliżać powoli do końca odcinka, ale zapoznajmy się z tym, co jest. Przynajmniej wyznawcy Koryfeusza, co? Padł jakiś cwaniak. Strasznie dużo jest tutaj światła. Fajnie by było, gdyby tutaj faktycznie było ciemno i trzeba było latać z tą pochodnią, żeby widzieć coś. I to by było...
To znaczy, dobra, nie do tej konkretnej gry, ale lubię, jak są takie motywy. To by było fajne na przykład w tej gierce, do której się nie mogę cały czas dochrapać, czy w którą będę wybitnie cienko grał, więc nie będzie z tego serii na pewno. In Verbis Virtus jest gierka, która swoją koncepcją bardzo mi się podoba, ale nie podoba mi się organizacja zagadek. To jest coś, co by mnie wnerwiało i bardzo wnerwiało. No, ale. Wyobraźcie sobie, że macie właśnie jakąś taką absolutną ciemność. Pewnie to nawet jest na tej grze. Lecz na piaskach stał kamień silny i prawdziwy. Okej. Krasnoludy i ta ich miłość. Feyrel wykuł kamień, zbudował take równie wielki, co te w głębi. Okej. Miło. Z pomocą swych synów zapewnił Tajgowi dostatek i rozwój. Mam wrażenie, że obojętnie, które ten słońce panował nad oceanami piasku. Mam wrażenie, że... Wow! Chyba złego użyłem jako pierwszego, ale kto wie. Wszystkie się zapaliły, wszystkie zapanały. Interesujące. That wasn't the right solution. They were dwarves. They think they still are. They sound like dust tables. Okej, ale gdzie jest moja pochodnia? To jest pochodnia. Czy muszę w jakiejś kolejności to walnąć? Okej, nie. Wydaje mi się, że tamten powinien być pierwszy, że nad... Nie, tu jestem ze słońcem. O, to okej, to powinno być pierwsze. Ze złej strony podszedłem, myślałem, że ten. To będzie drugie. I trzecie będzie to, że wykuł. Myślałem, że to słońce podpalałem to ze złej strony. Mój błąd. Hello. Okay. Tu mam jedno otwarte. I stąd przyszliśmy, tak? Tak, stąd przyszliśmy. To się otworzyło, no to spoko. O to chodziło. Co my tu mamy? Powiedzcie mi, że coś fajnego, jakiś skin do zbroi nowy. Lubię tego typu rzeczy, lubię tego typu niespodzianki. Część klucza, pancerz Legionu Umarłych. Dokładnie to. Weź wszystko. Coś tu jeszcze? Nic więcej. Dobra, proszę Państwa, ja Wam dziękuję za uwagę. I hej! I teraz się zastanawiam, czy jestem w stanie sobie wykuć tą zbroję od ręki. Można by to sprawdzić w sumie nawet, ale... Ale to wymaga 10-minutowych loadingów, czego mi się nie chce przerabiać w tym momencie. A już na pewno nie na nagraniu. Tak w ogóle to popijam herbatę z lemonką, bo mi się skończyła cytryna, nie zauważyłem, że się cytryna. Taki, jak to znajomo określiła, lifehack, bo krążą różne plotki, na przykład, że nie powinno się pić herbaty z cytryną i z cukrem, albo nie powinno się w ogóle pić herbaty z cytryną, bo jest szkodliwe. Więc wersja, którą ja znam i która wygląda na bardzo sensowną, chodzi o to, że w herbacie jest glin, znaczy, że drzewo herbaty wyciąga glin z gleby. Glin, który jest bodajże bardzo szkodliwy dla człowieka, a cytryna wybija z herbaty glin. Więc herbata z cytryną jest sama w sobie bardzo szkodliwa dla człowieka. Cukier tutaj chyba nie ma nic do rzeczy, to jest jakieś tam przekłamanie. Ale nie wiem, mogę się mylić, może ktoś mi wytłumaczy lepiej. I chodzi o to, że wszystko ładnie, pięknie, ale ten glin przecież nie siedzi w herbacie jako w esencji. Wow!
jako w esencji z wody wyciągniętej i ten. Siedzi w fusach herbacianych. I glin się nie wypłukuje pod wpływem temperatury, nie wypłukuje się pod wpływem wody, tylko właśnie kwasowości. To jest Venatori? Tak, Venatori. Może jest jakiś duhandel albo coś. Więc to oznacza, że jak macie herbatę, to ona jest nieszkodliwa tak długo, jak nie zostanie potraktowana kwasem, czymś kwaśnym, czyli cytryną na przykład. Więc możecie zrobić normalną herbatę z cukrem, wyciągnąć woreczek z fusami i dopiero wrzucić cytrynę. I ona nie będzie miała z czego wybić glinu, a to oznacza, że nie będzie szkodliwa. Po prostu nie można do herbaty z woreczkiem wrzucać cytryny, bo wtedy jest szkodliwe. A bardzo wiele osób tak robi. Nie! Au! Zachlapałem krwią kaptur.